Producenci sprzętu wideo wyznaczyli sobie spotkanie w Paryżu. Na 27 dorocznych targach pokazano wszystko, co dotyczy przekazu dźwięku i obrazu. Jak na wszystkich tego typu wystawach przodowały firmy japońskie, a dominującym kierunkiem w budowie sprzętu audio i wideo była daleko posunięta miniaturyzacja. Odbiorniki telewizyjne, które można wbudować w ścianę lub fotel w samochodzie. Kamera Sony na miniaturowe kasety z wbudowanym do wnętrza magnetowidem. Może ona posłużyć amatorom do szybkiej rejestracji wydarzeń. I nowość wśród nowości. Ekran z ciekłych kryształów. Kolejne szaleństwo rodem z Japonii. Obrazy z Expo 85. Olbrzymie ręce kukły wypełnione sprężonym powietrzem. To rodzaj zabawy, a może igrzysk XXI wieku? W większości te nowoczesne zabawki poruszane są przez ramiona robotów sterowanych komputerem. Możliwa jest też ręczna manipulacja z klawiatury. Każdy zwiedzający ma szansę potrząsnąć olbrzymią dłonią, poruszyć kukłę. Balon i robot to babot. Robot jaki jest, każdy wie, ale roboty w takich opakowaniach widziało niewielu. Nie chodzi tu tylko o zabawę, raczej o wykazanie się fantazją i dowód na to, że robot jest dobry na wszystko. Ten pomysł retro jest na odpowiednim poziomie. Znów wzrasta zainteresowanie sterowcami. Skyship 600 to produkt angielskiej Airship Industries. Zadziwiają jego parametry. Przy wysokości całkowitej 20 metrów i długości 59 metrów osiąga prędkość przelotową 96 km na godzinę. A długość lotu powietrznego cygara wynosi 55 godzin. Nic więc dziwnego, sterowcami zainteresowały się marynarki wojenne Francji i Wielkiej Brytanii, a także służby celne, bo pozory jak zawsze mylą. Sterowiec może być ważnym ogniwem w systemie śledzenia. W gondoli pomieści się 20-osobowa załoga, a niby powolny powietrzny olbrzym staje się arcyskuteczną operacyjną jednostką. Czyżby wracały złote czasy latających cygar? Z pistoletem ma tyle wspólnego, że dobrze leży w dłoni. I może jeszcze to, że w rękojeści mieści się magazynek. Ale nie ma w nim pocisków, to po prostu akumulator. W elektronarzędziach czuje się powiew kosmosu, bo przecież dla astronautów zbudowano pierwsze takie narzędzia, które nie wymagają zasilania z elektrycznej sieci. Tam, gdzie ze zwykłej wiertarki wychodzi przewód, tu jest tylko klapka zakrywająca akumulator. Narzędzie nowej generacji. Dwie prędkości obrotowe. 300 obrotów na minutę i 600 obrotów na minutę. Przełącznik kierunku obrotów. W prawo i w lewo.
Przełącznik sprzęgła. Na jedynce jest najsłabsze. Dwójka i trójka to pozycje silniejszego oporu. A na tym symbolu nie da się zatrzymać. Sprzęgło wyłączone. Specjalne gniazdo na klucz. Pojemnik na końcówki śrubokręta. Wydaje się, że to zabawka, ale nic bardziej złudnego. W stalowej blasze można wywiercić 130 otworów o średnicy 5 mm lub trochę mniej o średnicy 10 mm. W drewnie można wiercić nawet 15-milimetrowe otwory. A wszystko to na jednym ładowaniu akumulatora. Ma 6 cel z płytkami kadmowo-niklowymi, daje napięcie 7,2 V i można go rozładować do 90%. Do tej granicy wiertarka pracuje z pełną mocą. Akumulator wytrzymuje 500 ładowań. A ładuje się go tylko przez godzinę w automatycznie wyłączającym się prostowniku. Dzięki małemu akumulatorowi wiertarka ma ciężar tylko 1,5 kg i nadaje się do większości prac w domu i w fabryce. To rzeczywiście narzędzie nowej generacji. Asaka to po japońsku fruwający ptak. Jeśli się dziwimy, to przypomnijmy sobie pingwiny. Wyłaniające się cielsko będzie pierwszym japońskim eksperymentalnym samolotem gatunku, który nazwano STOL. Short Takeoff and Landing, krótki start i lądowanie. Te funkcjonalne zalety zapewnią gatunkowi 100% sukces. W japońskiej konstrukcji Asaka pozostała jeszcze faza instalacji silników odrzutowych, które umieszczone na szczycie skrzydeł dadzą siłę wznoszenia od 2 do 3 razy większą niż w tradycyjnym odrzutowcu. W ten sposób konstruktorzy osiągną podstawowy cel. Krótszy o połowę dystans startu i lądowania. Wyniesie on około 700 metrów. Równolegle z budową w symulatorach szkoli się już pilotów, by nowy gatunek samolotu wymaga zmiany starych nawyków. 30 tysięcy danych zebrano wcześniej w tunelowych testach i teoretycznych obliczeń. Teraz zebrane w procesorach pamięci komputerów udają prawdziwy samolot w locie. Ruchy i decyzje pilota przekładane są na działania hydraulicznych siłowników, na elektroniczne obrazy. Komputer rysuje wiernie pas tokijskiego lotnisko Haneda. Ze względu na inny kształt skrzydeł, faza lądowania wymaga szczególnego treningu. To krytyczny moment fruwania samolotów gatunku STOL. I właśnie dlatego zbudowano symulator tak wcześnie, przed samym samolotem, by nauczyć pilotów zupełnie nowych odruchów, by wymazać stare. Całkowity koszt konstrukcji samolotu nowego gatunku wyniósł 150 milionów dolarów. Ale potrzeby społeczeństw Homo sapiens stają się coraz bardziej różnorodne, coraz bardziej precyzyjnie określone i to jest główną przyczyną. Ewolucja gatunków dotyczy wszystkich i wszystkiego. To, co tam leci w powietrzu, wymaga w czasie budowy największej precyzji. Jednym z takich precyzyjnych elementów samolotu jest turbina sprężarki w silniku odrzutowym. Jej łopatki to majstersztyk współczesnej techniki. Można je robić na różne sposoby, ale najlepiej odlewać. I to koniecznie precyzyjną metodą traconego wosku. Dlaczego traconego? Zaraz się wyjaśni. Najpierw z wosku formuje się bardzo dokładny model pojedynczej łopatki.
Suszy się go i pieści, by miękki wosk zachował swe idealne kształty, do czasu, gdy będą go tracić. Zanurzony w kleistej emulsji wdziewa pierwszy ochronny płaszcz, potem trochę drobniutego proszku i znów do kadzi. Powtórzenie tych operacji prowadzi do wytworzenia twardego pancerza, który chroni miękką woskową zawartość. Później to już tylko suszenie i wytopienie w piecu wosku, tracenie go, by otrzymać puste wnętrze. Wewnętrzna komora ma idealny kształt i bardzo gładkie powierzchnie. Wystarczy teraz wypełnić ją właściwym stopem metalu, by otrzymać łopatkę, ale teraz już bardzo twardą. Po odlaniu nie trzeba jej obrabiać. Z takich łopatek składa się wirnik turbiny, który przy wielkich prędkościach obrotowych będzie zachowywał się nad wyraz poprawnie. A silniki odrzutowe wyniosą stalowego kolosa na dziesiątki tysięcy metrów. A wosk? No cóż, raz został stracony, ale można użyć go powtórnie. Nagrodę złotego ekranu dla naszego magazynu przydzielono tylko jedną. Dla wszystkich współpracowników nie wystarczyło. Ale od czegóż inwencja i chemia? W zakładzie Kompol na Politechnice Warszawskiej dostaliśmy Polastosil M33, taką silikonową masę o konsystencji miodu. Dobrze wymieszana z odpowiednimi dodatkami, przede wszystkim katalizatora OL1, dobranymi we właściwej proporcji wagowej, to znaczy 98% polastosilu do 2% katalizatora, stanowi masę zalewową. Ta masa wylana do foremki z modelem potrafi odtworzyć najdrobniejsze elementy i po zastygnięciu tworzy niezwykle wierny negatyw przedmiotu. Odciska się w nim wszystko, do ostatniego szczegółu. W ten sposób można wykonać nawet replikę linii papilarnych, jeśli ktoś utrzyma masę na palcu przez kilka godzin, gdy stygnie. Nie przylega do przedmiotu, daje się on łatwo usunąć z formy. Sama forma jest w miarę elastyczna i dzięki temu można odwzorować nawet skomplikowane kształty. Mamy już negatyw złotego ekranu i możemy teraz go powielać. Zabarwiona żywica epidianowa z dodatkiem utwardzacza Z1 posłuży jako wypełniacz formy. Żywicę można barwić i tworzyć repliki dowolnego koloru. Te są szare i wyglądają jak wykute z granitu. Następna będzie czerwona. Oryginalny złoty ekran jest jeden, a repliki muszą się różnić. W ten sposób w Kompolu tworzy się kompozyty proszkowe, którym poświęcimy felieton w jednym z następnych magazynów Spektrum.
Pewne przedmioty w czarodziejski sposób zapraszają naszą wyobraźnię, niczym najlepsza orkiestra do tańca. Działa na wyobraźnię robot. Albo jeszcze lepiej, orkiestra robotów. Uczestniczymy w końcowych pokazach 6. konkursu konstruktorów amatorów robotów. Udział w nim dozwolony do 14 lat. To masowy konkurs dla młodzieży. Był czas, że majsterkowano jedynie przy żaglowcach. Później doleciały samoloty. Teraz rozpoczął się czas robotów także w majsterkowaniu. Z tego slalomu przeprowadzaliśmy już sprawozdanie, choć nie wiedzieliśmy, że jest to jedynie część wielkich igrzysk mini-robotów stworzonych przez mikrokonstruktorów. Część wielkiej zabawy z najnowocześniejszą techniką. Cel – zbudować dobre ramię robota. Prawie sukces. Taki pokaz to jednocześnie test zawiłej i trudnej współpracy człowieka i robota. Z perspektywy tego drugiego nasze ciało jest zbyt skomplikowane, pełne niefunkcjonalnych kształtów. A przed chwilą widzieliśmy mistrzynię w swej konkurencji, robota prima ballerina. 40 zawodników wystartowało w tej arcytrudnej konkurencji. Prawdziwe schody. Skomplikowane problemy sterowania, poważne zagadnienia stabilności, sterowalności znajdują tu swe zastosowania, a dzieciaki rozwiązują je na swój prosty, czasami wręcz genialny sposób. Jeśli gdzieś daleko kwitnie technologia robotów, jeśli chcemy, by także u nas, zespół Spektrum zgłasza konkretny pomysł. Konkursy młodych konstruktorów robotów dozwolone do lat 14. Propozycja dla starszych. Gdy zajrzymy do informatora kulturalnego 2001 roku, takie imprezy będą na pewno. Już dzisiaj Japończycy otwierają eksperymentalny teatr robotów. Potraktujmy wizytę w nim jako swoistą eskapadę w czasie. Kierunek – przyszłość. Gdy już technologiczne linie za robocą maszyny, a szlagierem ludzkości znów stanie się piosenka W co się bawić, w co się bawić. W co się bawić, w co się bawić. Zastosujmy heurystyczne pytanie, gdzie jeszcze będą roboty? W showbiznesie to oczywiste. Po raz drugi składamy konkretny przykład. Roboty dozwolone od lat 40. A co robić między 14 a 40? No, ktoś te roboty musi budować na serio. Haj! Możemy zacząć, Mateuszek? Tak, można. No to naciśnij numer 1. To znaczy będziesz posługiwał się klawiaturą, tak? Teraz naciśnij literkę Y. No bo wiesz, Y musisz znaleźć na klawiaturze. Tak. Musisz po prostu dobrać klawisze do swoich rączek. Y. Teraz lewa noga. Który klawisz ci odpowiada? Prawa noga.
No i rzut. Jesteś gotów. Teraz możesz po prostu wprowadzić własne inicjały, a możesz parę razy nacisnąć ten rzut, żeby zacząć grę. Dobra, jeszcze te. A 10 przez płotki. Ach, i teraz wszystko zależy od szybkości przedzierania nogami. Gdyby przyjrzeć się ruchom... No właśnie. Nie jest to może gra, przy której wymagane jest nadzwyczajne posługiwanie się mózgiem, ale sprawność rąk trzeba mieć najwyższej klasy. Biegnie wspaniale. Przechodzi... Ach, jej, no ten zwalił. Kolejne konkurencje dziesięcioboju. 15-67. No, wynik taki sobie. Tak, tak, właściwie lepiej się podrapać się w głowę. Trybuny milczą. Skok po tyczce. I tak, zaklęty w język cyfr, odbywa się wielki mecz. Właściwie od pewnego czasu pokazywaliśmy Państwu gry, które zawierają niezwykły pomysł formalny. Tu jest to próba przeniesienia do środka maszyny czegoś, co normalnie odbywa się w życiu. Nie wiem nawet, czy przy tej okazji... Ależ pięknie przechodzi. Pięknie przechodzi i gesty prawie jak Kozakiewicz. Nie wiem, czy... Oglądając to wszystko, nie wyobrazić sobie świetlanej przyszłości, kiedy nie będzie już stadionów, kiedy nasze rączki nie będą miały 5 palców, a tylko 2, prawda, w prawej rączce do przebierania nogami i ten jeden w lewej do wykonywania skoku w odpowiednim miejscu, a główka będzie się składać z samych wielkich, przekrwionych oczu. No bo ktoś przecież musi obserwować ekran i wszystkie zawody odbywać się będą w ten sposób. A może nie należy jednak sprawy demonizować i potraktować to tylko jako przykład wspaniałych możliwości zaklęcia w matematykę tego, co jest takie życiowe i takie ulubione. Rozpęd? Wbicie tyczki w doskonałym miejscu? Przeszedł. 4:30 zaliczone. Poprzeczka na wysokość 4:40. Wchodzi. Jest! No doskonały. W pierwszej próbie. 4:50. Jest to jedna z nowszych gier, a fakt, że ekran obsługiwany jest przez bardzo niewielki komputer, 4:50, rewelacyjny wynik. Fakt, że ekran obsługiwany jest przez niewielki komputer, no, świadczy właściwie tylko o potędze programistów, którzy to wszystko pisali. 4:60. Niesamowity, niesamowity. A gdyby on tak naprawdę w życiu... Poprzeczka na wysokości. Przeszedł 4:70. No a jeśli wspomnę, te gry, które odbywaliśmy w domu, w tej chwili jest przynajmniej 20 cm ponad tam uzyskiwanymi rekordami. 4:80. Może spalić już tylko raz. Cztery dziewięćdziesiąt? Nie, minimalnie, minimalnie. No, taki wynik. Dysk. Pamiętasz, Mateuszku, w którym miejscu rzucać? Wspaniale, 36 stopni podniesienia i tak dalej, i tak dalej. Ach, trybuny szaleją. Mój drogi. Podoba ci się to, co robisz w tej chwili, Mateuszku? Nie wiem.
Nie wiem. Do prawdziwego dysku jednak od tego ekranu jest kawał drogi. No a tym niemniej, jako komputerowa ciekawostka, wart chyba publicznej prezentacji.